Cieszą punkty i cieszy również styl, bo było sporo dobrych momentów, sporo stworzyliśmy sytuacji czy bramkowych, czy takich, które mogły ewentualnie skutkować bramką. Powiem tak, no, tydzień z jednej strony bardzo gorący, trudny do pracy i bardzo się obawiałem tego meczu właśnie z punktu widzenia takiego, jakby nie bardzo wiedziałem, jak będziemy wyglądali fizycznie, bo rzeczywiście te treningi się odbywały w warunkach takich dosyć tropikalnych. Natomiast no, wszyscy mieliśmy olbrzymią ochotę jak gdyby odmienić los albo ewentualnie pokazać, że ta postawa tydzień temu no, może nie była naszym znakiem takim firmowym. Może tak powiem w tej chwili. Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj coś nie siedzi w głowach. Zobaczymy za tydzień, jak będziemy wyglądali na Konwiktorskiej. Czy jednak część zawodników nie ma tutaj właśnie jakiegoś problemu z grą na własnym stadionie, ale to najbliższy mecz też nam da jakiś materiał. Natomiast dla mnie jest bardzo ważne to, że ten zespół zdecydowanie się zaprezentował się pod każdym względem zdecydowanie lepiej i jak gdyby w punktu widzenia nawet kreatywności, tworzenia sytuacji, zaangażowania, pracy jako zespół, no każdy ten element był na wyższym poziomie i mam nadzieję, że za tydzień nie zaprezentujemy się gorzej. No właśnie, no, ta sytuacja sprzed tygodnia, gdzie no nie oszukujmy się, przy stanie 1-0 ten błąd Mateusza zapoczątkował pewną taką falę błędów i problemów, w efekcie niekorzystny wynik. Dzisiaj zagrał znakomicie, bo i w pierwszej połowie nas uratował, w końcówce, co prawda to już nie miało znaczenia, ale wyciągnął bardzo trudną piłkę, także znakomicie dzisiaj zagrał, a nie ukrywam, żeśmy się troszkę zastanawiali, czy nie dokonał jakieś zmiany, ale postanowiliśmy mimo wszystko dać mu szansę. Choroś tak, piłkarsko bardzo dobrze, aczkolwiek tam w pierwszej połowie były takie dwa momenty, gdzie troszkę się spóźnił, ale cieszmy się, że bez strat.